przygoda driftu w Polsce ma 10 lat. To wskazuje na to, że bardzo mocno się rozwijamy. Świadczy to o tym, że przez 10 lat mamy materiały na żywo, które transmitują naszą rywalizację w telewizji. Także słuchajcie, no 10 lat i na chwilę obecną jesteśmy najprężniej rozwijającym się motorsportem. Cechuje nas to, że każdy do nas może przyjść, zobaczyć, dotknąć z bliska. Jeździmy po wytyczonej trasie, więc kilkukrotnie nas może zobaczyć kibic. A co najważniejsze, może przyjść do nas do parku maszyn, obejrzeć te wspaniałe, niekiedy 800-konne samochody, dotknąć i zobaczyć. Robimy to, czego inni się boją. Wprowadzamy auto w poślizg i to kontrolujemy. Nie każdy chce to robić, niektórzy w wyścigach tracą czas. W rajdach każdy się cieszy, gdy samochód leci bokiem. My to robimy cały czas. Jest mnóstwo dymu, mnóstwo frajdy. Dźwięk samochodów są niesamowity. No i my zawodnicy jesteśmy skromni, mili, więc zapraszamy do nas. Na chwilę obecną możemy się pochwalić, że no jesteśmy w czołówce Europy, także troszkę muszą nas zgonić, ale jednak nie możemy przekreślać wszystkich. Naprawdę jest gro zawodników, którzy przyjadą do Drift Masters naprawdę z mocnymi samochodami, z dużymi umiejętnościami, więc trzeba będzie ich trochę mocno dodusić. Tak samo oni będą chcieli nam utrzeć nosa. Zresztą pula nagród, które Drift Masters dla nas zasponsorowało w tym roku, jest ogromna, także każdy będzie chciał te euro przywieźć do domu, do siebie i też coś zmodernizować lub testować dla kieszeni.